Dzień dobry, Bartosz Stawicki, dom maklerski TMS Brokers. Kurs euro PLN utknął w bardzo wąskim przedziale wahań i nie widzimy przesłanek pozwalających sądzić, że dziś przed posiedzeniem FOMC dojdzie do wybicia z przedziału 4,17-4,20. Zagrożeniem dla siły złotego, jak i generalnie dla walut zaliczanych do grupy Emerging Markets jest szybsze zakończenie ery ilościowego luzowania przez amerykańską rezerwę federalną, rozpoczęte już dzisiaj ograniczeniem tempa skupu aktywów o 10 miliardów dolarów miesięcznie, czyli po 5 z zarówno obligacji skarbowych, jak i instrumentów powiązanych z rynkiem nieruchomości. Nie spodziewamy się jednak takiego scenariusza, choć faktycznie jego prawdopodobieństwo znacząco w ostatnich kilku tygodniach wzrosło. Uważamy, że Fed zasygnalizuje gotowość do ograniczenia tempa skupu aktywów już w styczniu przyszłego roku. Także pomiędzy obiema opcjami, czyli ograniczeniem minimalnym z jednoczesnym bardzo łagodnym wydźwiękiem komunikatu i nieco ostrzejszym komunikatem, ale bez ograniczenia tempa skupu aktywów na dzisiejszym posiedzeniu, tak naprawdę różnice sprowadzają się do niuansów i opatrujemy w dzisiejszym posiedzeniu dużej szansy dla dolara, szczególnie w odniesieniu do walut procyklicznych i charakteryzowanych przez wyższe realne stopy procentowe. W grupie G10 będą to na przykład dolar australijski czy też nowozelandzki, a w grupie Emerging Markets przede wszystkim południowoafrykański rand, węgierski forint, a w mniejszym stopniu również polski złoty. Zanim poznamy decyzję FOMC, to w godzinach wieczornych warto zwrócić uwagę na dwa wydarzenia, choć bardziej z kronikarskiego obowiązku, niż mając na względzie to, że mogą one wywołać silny ruch na rynku. Pierwszym wydarzeniem będzie odczyt indeksu IFO obrazującego nastroje w niemieckiej gospodarce, zarówno ocenę bieżącą, jak i oczekiwania na najbliższe kilka miesięcy, a drugą publikacją będzie dynamika produkcji przemysłowej z Polski. Oczekujemy silnego spowolnienia wskaźnika, który naszym zdaniem przybierze wartość zaledwie 0,9% rok do roku, a to za sprawą dwóch długich weekendów. Uważamy, że są to czynniki sezonowe i nie zmieniają one pozytywnego trendu w polskim przemyśle, jak i generalnie w koniunkturze nad Wisłą. Spodziewamy się jednak, że dane te nie będą w stanie ani zagrozić, ani wesprzeć złotemu ze względu na swoistą formę forward guidance wprowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej przed kilkoma miesiącami. Jednocześnie warto odnotować, że nasz model wartości godziwej w ostatnim czasie wskazuje, że złoty do euro powinien być nieco słabszy, a kurs oscylować w granicach 4,20. Kanałem, który negatywnie oddziaływuje na siłę złotego, jest właśnie kanał relatywnych stóp procentowych po ostatnich niskich odczytach wskaźników inflacyjnych z rodzimej gospodarki. Dziękuję za uwagę.